Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, w imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej z projektem aktu wykonawczego. Omawiana ustawa Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej ma na celu zapewnienie wykonania postanowień następujących aktów prawnych, czterech aktów prawnych: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/20 Wspólnoty Europejskiej, protokołu z 1996 roku do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, rozporządzenia nr 392/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz protokołu z 2003 Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami. Ponadto projekt zawiera zmianę artykułu 101 Kodeks morski polegającą na dwukrotnym podniesieniu limitów odpowiedzialności dla statków o tonażu mniejszym niż 300 ton, a więc pozostających poza zakresem protokołu z roku 1996. Brak podniesienia tychże limitów powodowałby rażące dysproporcje pomiędzy granicami odpowiedzialności dla statków objętych protokołem. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, biorąc pod uwagę, iż omawiany projekt ustawy wynika z ratyfikowanych wcześniej umów międzynarodowych, Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował zgodnie ze stanowiskiem komisji. Dziękuję, panie